Gościem drugiego odcinka Gdynia Basket Gdynia TV jest zawodniczka, która od 2013 roku przywoziła medale Mistrzostw Polski. Jaka tak naprawdę jest Marta Marcinkowska i skąd bierze upór i determinację do sportu? O tym, mam nadzieję, dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Cześć Marta! Dzień dobry! Od najmłodszych lat jesteś bardzo mocno związana z koszykówką. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jaki jest twój jeden najszczęśliwszy dzień związany właśnie z tym sportem? Myślę, że nie ma jednego najszczęśliwszego dnia związanego z koszykówką. Myślę, że są to dni, w których zdobywam Mistrzostwo Polski, a to było 4 razy czy 5? 4 razy. No, 4 razy. Mamy bardzo, bardzo dużo twoich osiągnięć. Mówiłaś, że tak naprawdę pierwsze Mistrzostwo Polski było w 2014 roku. Tak. Co jest w twoich wspomnieniach, w twojej pamięci takim najmocniejszą chwilą? To, że nikt nas nie wierzył w nas, nikt nie liczył, że możemy coś osiągnąć na tych mistrzostwach. Pokazałyśmy wszystkim, że wszystko jest możliwe i wygrałyśmy te mistrzostwa, zdobyłyśmy pierwsze miejsce. Zagrałyśmy super finał. Od tych Mistrzostw Polski tak naprawdę zaczęłaś poważnie myśleć o profesjonalnej grze w koszykówkę? Myślę, że tak. To dało mi takiego kopa sportowego. A czy masz jakąś osobę, która wspiera cię w tych trudnych chwilach? Bo jednak co roku zdobywasz to Mistrzostwo Polski, to jest jednak trochę presja. Cały czas bardzo ciężko trenujecie. Czy jest jakaś taka osoba w twoim życiu, która zawsze cię wspiera i motywuje do gry, do treningów? Mam kilkoro przyjaciół, którzy są przy mnie blisko, mogę zawsze na nich liczyć. Mam również rodzinę, która zawsze kibicuje, ogląda moje mecze, czy nawet jeździ na drugi koniec Polski, żeby tylko być na tych meczach. Więc myślę, że to jest duże wsparcie i pomaga w tym. Z pewnością. A trenując bycie koszykarką, czy masz jakiś taki autorytet koszykarski, do którego dążysz? Zawsze wzorowałam się na facetach, że tak powiem. Od małego podobał mi się LeBron James. To jest super gracz, jest bardzo wszechstronny. Może zagrać na każdej pozycji. Zdobył już 4 razy mistrzostwo i ma 36 lat, nadal jest w grze. To jest po prostu jeden z najlepszych koszykarzy na świecie. Czyli też po meczach i po treningach twoją główną pasją jest koszykówka. Pewnie oglądasz mecze tak. Z całego świata. Tak, oglądam NBA, polską ligę, nawet pierwszą ligę mężczyzn. Gram również w NBA. Żyję tą koszykówką też poza. A czy masz jakieś inne pasje, które są niezwiązane koniecznie ze sportem? Lubię czytać książki, ale oczywiście koszykarskie. A jak jest twoja ulubiona książka? Szak bez cenzury. O Michael Jordanie kilka jest fajnych książek, naprawdę polecam. Lubię grać właśnie w gry komputerowe, spędzać jakoś miło czas z rodziną czy z przyjaciółmi. Gry komputerowe? Tak. Naprawdę spędzasz niektóre wieczory na grach komputerowych? Może nie wieczory, ale pomiędzy treningami. Okay. Te 2 godzinki. Jakie to są gry? Szybko się powiedzieć. Nie, z Simsy też mam Simsy. NBA, jakieś wyścigówki, GTA 5 bardzo lubię. O kurczę, no to naprawdę tego się nie spodziewałam. Bardzo fajnie. Czyli tak, koszykówka, gry koszykarskie, książki koszykarskie, a jest coś, co nie jest związane z koszykówką? Lubię też bardzo gotować. To mi sprawia pewną radość. Nikt się jeszcze nie otruł tymi rzeczami, które częstowałam te osoby. Mówiły, że są bardzo dobre, smaczne. Interesuję się też surbami mundurowymi. Po zakończeniu koszykarskiej kariery chciałabym spróbować swoich sił w służbach mundurowych, czy to jest Straż Graniczna, czy Policja, bo wiem, że teraz niestety nie mam na to czasu, bo to jest bardzo pochłaniające. Jeśli bym miała zgłosić się do Straży Granicznej, czy do Policji, bo 3 miesiące tak naprawdę przeznaczone są na naukę i wyjazd służbowy. Tak, no nie jest to możliwe, żeby tak pogodzić koszykówkę właśnie ze służbą mundurową. A wracając właśnie do koszykówki, jak wspominasz czasy Basket 90 Gdynia, gdzie twoja trenerka była twoją koleżanką z drużyny. Znalazłam ostatnio takie zdjęcie właśnie całego teamu, gdzie jesteś na zdjęciu z trenerką. Jak w ogóle to wspominasz?
To był mój pierwszy sezon w Ekstraklasie. Było to naprawdę bardzo stresujące, bo byłam jedna z najmłodszych, chyba jak nie najmłodsza w zespole. Ale zarazem było to duże doświadczenie. Mogłam dużo się uczyć od starszych koleżanek, czy też z zagranicznych koleżanek. Nie spodziewałam się nigdy, że trenerka, moja teraz obecna trenerka Jelena Skierowicz, kiedyś będzie tą faktycznie trenerką moją, jak z nią grałam. Ale wspominam to tak, że jeździliśmy małym busem na mecze wyjazdowe i zawsze siedziałam z trenerką w jednym miejscu, tak. Obok siebie. Jejku, super. A czy teraz jakaś relacja między wami jest, różni się od tej 3 lata temu? Bo też wiem, że to trenerka wybrała cię na kapitana drużyny. Zgadza się? Tak. Na pewno się różni, bo to nie są, nie jesteśmy jakby teraz koleżankami z zespołu, tylko jest relacja zawodniczka-trener, trener-zawodniczka. Mamy do siebie pewne zaufanie, możemy porozmawiać, czy też pyta się mnie o drużynę jako kapitana, więc myślę, że ta relacja jest w porządku. A czy ty czujesz się odpowiedzialna za team jako kapitan, czy to jest odpowiedzialna taka funkcja, rola? W pewnym stopniu tak. Przyzwyczaiłam się już w sumie do tego i bardzo się cieszę, że jestem odpowiedzialna za mój team. A to jest twój pierwszy sezon jako kapitan drużyny? Nie. Nie. Który? Oj, nie mam pojęcia już. Ciężko zliczyć. Chciałabym cię również zapytać o koszykówkę 3x3. Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ z takich opinii z przeszłości jesteś uważana jedną z lepszych w Polsce. Czy też się czujesz jako jedna z lepszych koszykarek 3x3? Moja przygoda z koszykówką 3x3 zaczęła się w 2014-2013 roku bodajże. Były jakieś turnieje wewnętrzne z dziewczynami z Polski. Później zostałam wybrana na Mistrzostwa Świata do Debreczyna w 2015. Niestety nie wyszłyśmy tam z grupy, przegrałyśmy ze Stanami Zjednoczonymi, ale super doświadczenie. Później gdzieś tam się obijałam o tą kadrę i tak dalej. Teraz jestem jakby czołową zawodniczką reprezentacji 3x3 do lat 23. Jeżdżę, uczestniczę w tych zawodach czy w zgrupowaniach kadry. Dla mnie jest to super, bo mogę się w tym odnaleźć, czuję, że to jest jakby moja gra, jest na plus. Wspominasz tutaj o kadrze. Ostatnio wyszła taka sytuacja, że trener reprezentacji powołał szeroki skład, w którym ty również byłaś, a parę dni później ten skład został pomniejszony i niestety też o ciebie. Jak to skomentujesz? Dla mnie to jest super wyróżnienie, że dostałam powołanie na kadrę 5x5 od takiego trenera. Nie spodziewałam się naprawdę, że mogę znaleźć się w tej szerokiej kadrze. Jakby było to moje marzenie. Pokazałam też innym, że którzy we mnie wątpili kiedyś, że mogę się wbić na taki poziom. Więc dla mnie super wyróżnienie. Niestety nie zapałam się dalej. Trudno, trenuję dalej. Ciężka praca i tyle. No tak, jednak jesteście jeszcze bardzo młode w porównaniu do tych zawodniczek, które grają w tej reprezentacji. Dokładnie. Myślę, że to też było przyczyną jakby dalszego powołania. Dokładnie. No ostatnie pytanie. Na boisku zawsze jesteś taka poważna, opanowana, tak jakby też czuć od ciebie taką odpowiedzialność za drużynę. A jaka naprawdę jest Marta Marcinkowska? Szalona. Nie, to racja, jestem odpowiedzialną osobą. Myślę, że na boisku i poza boiskiem staram się mieć wszystko pod kontrolą, dopasowane, żeby tak było, jak mi się to ma podobać, powiedzmy, czy to w domu, czy poza domem. I przyjacielska, myślę, niektórzy o tym wiedzą, zawsze mogą na mnie liczyć i ja na te osoby też mogę liczyć i zawsze pomogę. A czy masz jakiś przyjaciół albo no, takie bliskie osoby, oczywiście oprócz rodziny, które nie są związane z koszykówką, czy jednak to środowisko koszykarskie zawsze to ono jest głównie w twoim życiu? Myślę, że z
ze środowiska koszykarskiego są najbliższe mi osoby i przyjaciele, ale spoza koszykówki, owszem, też są osoby, z którymi świetnie się dogaduję. Super, bardzo Ci dziękuję. Finish. Mam nadzieję, że się aż tak zainteresowałaś. Nie, spoko było. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami w drugim odcinku Basket Gdynia TV i zapraszamy już za 2 tygodnie na kolejny odcinek. Udostępniajcie, komentujcie i wchodźcie na nasz kanał na YouTube, na playlistę Basket Gdynia TV.